Istnieje jedna ludzka potrzeba, o której mówi się, że jest najgłębiej zakorzenionym pożądaniem w ludzkiej naturze. Kiedy nauczysz się ją zaspokajać u innych ludzi, w twoim życiu otworzą się praktycznie wszystkie drzwi. To jest kanał Człowiek Produktywny, a w dzisiejszym filmie dowiesz się, co mówić, aby zjednać sobie ludzi. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, pamiętaj o subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi treściami. Potrzeby człowieka układają się według pewnej hierarchii. Są potrzeby podstawowe i potrzeby wyższego rzędu. I nasze motywacje i zachowania nie powstają równolegle. Abraham Maslow, twórca słynnej piramidy potrzeb, wskazał, że ich kolejność wygląda następująco. Patrząc od dołu, mamy potrzeby biologiczne i fizjologiczne, potem mamy potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę miłości i przynależności, potrzebę szacunku i uznania i na samej górze mamy potrzebę samorealizacji. I Maslow przekonywał, że człowiek podejmuje działania w kierunku zaspokojenia potrzeb znajdujących się na górze piramidy dopiero wtedy, kiedy zaspokoi potrzeby znajdujące się niżej. I ja lubię piramidę ze względu na jej prostotę, bo jasno wynika z niej, co jest biologicznym, ewolucyjnym fundamentem, a co życiową wartością dodaną. I zakładam, że większość z oglądających ten odcinek ma zaspokojone potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa i na różne sposoby próbuje zaspokoić potrzeby bycia kochanym czy potrzeby przynależności do grupy. Ma też swoje cele, które realizują ich potrzebę samorealizacji. To nie o tych potrzebach będę jednak dzisiaj mówił. Gwiazdą odcinka jest bowiem potrzeba uznania i szacunku. Żyjemy w czasach, kiedy potrzeba uznania ze strony innych ludzi, potrzeba dominacji, sławy i zwrócenia na siebie uwagi jest tym, za czym człowiek od internetu i social mediów da się pociąć. Każdy człowiek myśli przede wszystkim o sobie i każdy chce się czuć ważny, szanowany i doceniany i nigdy nie ma dość. I uwielbiamy komplementy, mimo że wielokrotnie się przed nimi bronimy. Chcemy, żeby wszyscy mówili o nas dobrze, a jeśli nie wszyscy, to przynajmniej ci, na których opinii nam zależy. William James powiedział nawet, że bycie docenianym jest najgłębiej zakorzenionym pożądaniem w ludzkiej naturze. I zwróć uwagę, że nie mówi o chęci czy pragnieniu, mówi o pożądaniu. Człowiek ma w sobie żądzę bycia kimś wielkim i ważnym i zrobi wiele, bardzo wiele, aby tę żądzę zaspokoić. I uzbrojony w tę wiedzę, chciałem przeprowadzić wśród ludzi mały eksperyment. Przez tydzień postanowiłem koncentrować się na zaspokajaniu u innych potrzeby bycia ważnym. I przez ten czas chwaliłem każdego, choćby nawet za najmniejsze dokonanie. W każdej rozmowie starałem się doceniać postawy i poglądy moich rozmówców. Próbowałem przyjmować ich punkty widzenia, ich perspektywę i podkreślałem zrozumienie słów, które wypowiadają. Dociekałem też ich zainteresowań, ich przemyśleń na aktualne wydarzenia. I ludzie byli zachwyceni tym, jak dużo okazywałem im uwagi i uznania dla tego, kim są, co robią i co myślą. I za okazane zainteresowanie wszystkie osoby skłonne były mi w czymś pomóc, choćby odwdzięczając się jakąś drobną przysługą. I teraz możesz pomyśleć, że jest to manipulacja ludzkim zachowaniem? I tak, masz rację, bo oto ludzka natura w całej okazałości. Ludzie jako istoty społeczne robią dobrze innym, żeby coś od nich uzyskać. Bardzo często pod przykrywką altruizmu myślimy o zaspokojeniu własnych potrzeb. I możesz się z tym nie zgadzać, możesz mówić, że jest to niemoralne, jednak nie zmienia to faktu, że tak jest. Ludzka natura nie jest i nigdy nie była w kolorach tęczy. Co więcej, manipulujemy już od pierwszych lat życia. Najpierw rodzicami, potem kolegami, nauczycielami, partnerami, pracownikami i szefami. I nasuwa się pytanie, skoro wszyscy manipulują, to dlaczego nikt się do tego nie przyznaje? Otóż nie leży to w niczym interesie. Zasadą gry pomiędzy ludźmi jest manipulowanie w taki sposób, aby nie naruszać społecznych norm i przyjętych zasad moralnych. Wywieranie wpływu polega na prowadzeniu gry w dobre uczynki. Ludzie to gracze, a dobry gracz to taki, który przez świadome gesty i działania zyskuje sympatię i zaufanie otoczenia. Dobry gracz wie, że jego interesy są powiązane z przychylnością innych. Dzięki uprzejmości i zainteresowaniu rozmówcą powstaje sytuacja win-win. Twój rozmówca dostaje od ciebie szacunek i uznanie, którego bardzo często mu na co dzień brakuje. Ty natomiast dostajesz od niego jakąś drobną przysługę, na przykład przyspieszenie rozpatrzenia twojego wniosku, pomoc w załatwieniu jakiejś sprawy, czy zdobycie jakiejś cennej informacji lub kontaktu.
I tak sobie myślę, że w sumie to nie znam nikogo, kto nie lubi otrzymywać komplementów, bo nawet ci, którzy nie potrafią ich przyjmować, wolą, kiedy ktoś wyraża się o nich pozytywnie. Bo w głębi ducha pragniemy być wyjątkowi i zauważeni, mimo że wiele osób się do tego nie przyznaje. A komplement to w swojej istocie pokazanie drugiemu człowiekowi, że dostrzegliśmy jego wyjątkowość, że zauważyliśmy go. I dla wielu osób to jest naprawdę wielka sprawa. I zawsze mnie fascynuje, z jaką łatwością ludzie w odpowiedzi na komplement przywołują różne historie z ich życia, które to potwierdzają. A jednego razu pamiętam, jak pochwaliłem pewnego drobnego sklepikarza za porządek, jaki panuje w jego sklepie. Zaczął mi od razu opowiadać historię z dzieciństwa o tym, jak mama uczyła go sprzątać i jak bardzo odróżniało go to od rówieśników. Dowiedziałem się nawet, że dzięki porządkowi w pokoju w akademiku poderwał na studiach dziewczyna, która równie mocno ceniła sobie porządek. Pamiętam też uśmiech sprzedawczyni w sklepie, która na komentarz o jej bardzo sprawnym liczeniu moment przez dobrą minutę opowiadała o swoich dobrych stopniach z matmy. W sumie bez pytania z mojej strony dostałem od niej spory rabat. I odwiedzając urzędy postępuję podobnie. Lubię sobie zagadać, pożartować, pośmiać się z tamtejszymi pracownikami. I panie czy panowie zawsze są zadowoleni, bo rzadko zdarza się petent z inną postawą niż taki zniecierpliwiony, obrażony bachor. A jak przychodzi pan Wojtek, to wiedzą, że będzie miło, sympatycznie i z humorem. I czuję to, że przez takie podejście zawsze jestem obsłużony lepiej niż inni. W sumie to coś za coś. Ja daję dobrą, pozytywną energię, która w urzędach bywa rzadkością. W zamian za to otrzymuję dobrą obsługę i czasami przymknięcie na coś oko. I tych przykładów mógłbym podawać dużo więcej. Natomiast wszystkie one skłaniają mnie do tej samej refleksji, że ludzie tylko czekają na to, aby ich zauważyć, docenić i pozwolić im mówić o sobie. Moim zadaniem jest tylko uruchomienie tego pożądania. Dale Carnegie, autor książki Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, tak mówi o naszej potrzebie uznania. Uznanie i pochwała najrzadziej znajdują wyraz w naszym codziennym życiu. Tak się jakoś dzieje, że zapominamy docenić syna lub córkę, kiedy przynoszą do domu dobre stopnie. Zapominamy pochwalić nasze dzieci, kiedy po raz pierwszy uda im się upiec ciasto lub zbudować domek dla ptaków. A nic nie zadowala dzieci bardziej niż zainteresowanie i uznanie ze strony rodziców. Kiedy następnym razem w restauracji zasmakuje ci filet rybny, szepnij na ten temat słówko szefowi kuchni. A gdy zmęczony sprzedawca będzie wyjątkowo uprzejmy, okaż, że to zauważyłeś. Każdy kaznodzieja, wykładowca i mówca wie, jak odbiera odwagę obojętność słuchaczy. Jeśli mają z tym kłopot profesjonaliści, tym bardziej dotyczy to pracowników biur, sklepów i fabryk, ale także naszych rodzin i przyjaciół. W naszych kontaktach nie wolno nam zapominać, że wszyscy jesteśmy ludźmi i pragniemy uznania. To środek płatniczy, który zawsze jest mile widziany. Spróbuj zostawiać ślad małych iskierek wdzięczności na swojej drodze. Będziesz zdziwiony, jak rozpalą się wielkim ogniem przyjaźni podczas twojej kolejnej wizyty. Większość osób ma problem z dawaniem pochwał, bo to nie jest nasz tryb domyślny. Instynktownie, w pewien sposób, wszyscy jesteśmy egoistami i nawet nie zauważamy, że ciągle chcemy mówić o sobie. Wszystko zatem sprowadza się do tego, jak bardzo potrafisz kontrolować swój stan wewnętrzny i mówić o innych. I to nie jest łatwe. Skuteczność w kontaktach polega na wystrzeganiu się tych swoich pierwotnych odruchów. Jak mówi Carnegie, używaj pochwał jako środka płatniczego dla osiągania własnych korzyści. Dawaj ludziom to, co chcą usłyszeć, a otrzymasz to, czego pożądasz. Traktuj spotkania z nimi jako niewidzialną wymianę korzyści. Tylko wtedy obie strony będą czuły się zadowolone. I jeśli jest przed tobą jakieś ważne spotkanie, od którego zależy twoje powodzenie, to proponuję ci przyjąć następującą strategię. Zachęcaj rozmówców do mówienia o sobie i ich dokonaniach. Nie skupiaj się na własnych potrzebach i poglądach, lecz podążaj za tym, co mówi twój rozmówca. Chwal i wyrażaj podziw dla jego osiągnięć, dopytuj o szczegóły działań, które stoją za jego sukcesami. Tylko jedna uwaga.
musisz to robić szczerze i naturalnie, bo inteligentna osoba szybko wychwyci różnicę między tanim pochlebstwem a prawdziwym zainteresowaniem. Na sam koniec rozmowy wyraź swoją prośbę, cel, który chciałeś osiągnąć, i będziesz zaskoczony tym, co się wydarzy. Henry Ford powiedział kiedyś takie zdanie: jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. Wiele poglądów naszych rozmówców wydaje się absurdalnych i często są absurdalne. I co wtedy najczęściej robimy? Próbujemy ich przekonać, że są w błędzie. I jak to się kończy? Każda ze stron jeszcze mocniej broni swoich przekonań i jeszcze mocniej się w nich utwierdza. Dlaczego? Bo przekonania zbudowane są na systemie wartości i na wierzeniach człowieka. Podkręcone odpowiednią dawką emocji są praktycznie niemożliwe do zmiany podczas takiej pojedynczej dyskusji. I musisz pamiętać, że ludzie, broniąc przekonań, tak naprawdę bronią swojej tożsamości. Nie dziw się, że twoje najlepsze argumenty trafiają jak kula w płot. Musisz pamiętać, że każdy człowiek to oddzielna historia. Mamy różne doświadczenia, wychowujemy się w różnych środowiskach i słuchamy różnych autorytetów. I przez wszystkie te lata kształtowaliśmy światopogląd w oparciu o te wzorce i znaczenia, jakie im nadawaliśmy. I to właśnie tu leży różnica między tobą, mną i każdym innym człowiekiem. Inaczej patrzymy na to samo zdarzenie, bo przeszłość wykształciła w nas różną optykę patrzenia na rzeczywistość. Większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy i irytuje się, że inni myślą inaczej. Dlatego rozmowy o polityce i religii praktycznie zawsze kończą się kłótnią i jakimiś uprzedzeniami. Dotykają bowiem tej delikatnej sfery wartości i znaczeń, których każdy broni jak własnego terytorium. Proponuję ci spróbować innego podejścia. To podejście nazywa się ciekawością. Przestań uważać, że musisz cokolwiek udowadniać i bronić, i skup się na grze pod tytułem ciekawe, dlaczego on tak myśli. Czyli trzymaj emocje na wodzy i zabaw się w takiego Sherlocka Holmesa. Spróbuj spojrzeć na rzeczywistość oczami drugiej strony. Zadawaj pytania, próbuj zrozumieć motywy jej myślenia. Dale Carnegie pisze tak: jest jakiś powód, dla którego ludzie myślą tak, jak myślą i robią to, co robią. Postaraj się odkryć ten powód, a będziesz miał klucz do ich poczynań, a może nawet osobowości. Spróbuj uczciwie postawić się na miejscu twojego rozmówcy. Jeśli odpowiesz sobie na pytanie, jak czułbym się i co robiłbym na jego miejscu, to zaoszczędzisz sobie czasu i zdenerwowania. Jeśli poznasz przyczynę, mniejsza jest szansa na to, że nie zrozumiesz skutku. A ponadto znacznie zwiększysz swoją umiejętność współżycia z ludźmi. Czyli nie chodzi o to, że masz zgadzać się ze swoim rozmówcą. Masz pokazywać wolę współpracy. I osiągniesz to dzięki akcentowaniu, że jego myśli i uczucia są dla ciebie tak samo ważne, jak twoje własne. Jest duże prawdopodobieństwo, że będąc na miejscu twojego rozmówcy, z jego doświadczeniami i zasobami, zachowałbyś się podobnie. To, że odruchowo się z tym nie zgadzasz, wynika z faktu, że analizujesz dane zdarzenie z twojej, a nie z jego perspektywy. Kiedy rozmawiasz z kimś i drażnią cię jego poglądy, to spróbuj zastanowić się, dlaczego myśli w ten sposób. Spróbuj poznać jego doświadczenia i dopytuj o szczegóły, bo za każdym systemem wierzeń stoi jakaś niewypowiedziana lub niewysłuchana historia. Im szybciej ją poznasz i zrozumiesz, tym łatwiej się dogadasz. Każdy, kto chciałby być wspaniałym rozmówcą, zbyt dosłownie interpretuje słowo rozmówca. Zakłada bowiem, że rozmówca oznacza tego, co mówi. Tego, co mówi mądrze. No nie do końca tak jest. Wspaniałym rozmówcą jest określany ten, który słucha. Który słucha z wnikliwością. Wspaniały rozmówca daje nam przestrzeń do swobodnej wypowiedzi i dopytuje o szczegóły, czyli ofiarowuje własną uwagę i koncentruje się na tej drugiej stronie. Uważne słuchanie, kurczę, tak rzadkie w dzisiejszym świecie, jest tym, co zapewni ci długoterminowy sukces w każdej relacji.
bo uwaga jest równoznaczna z okazaniem szacunku, a szacunek równa się poczucie ważności. I stosując te zasady w interesach, rzadko nie udaje mi się osiągnąć zamierzonego celu. Jeśli ktoś uważa, że rozmowa ze mną była przyjemnością, to dzieje się tak nie dlatego, że dowiedział się ode mnie czegoś nowego czy mądrego, ale dlatego, że dostał przestrzeń do swobodnego i szerokiego wypowiadania się. Bez oceniania, bez podważania jego wierzeń, bez nakłaniania do czegokolwiek. Ale co ciekawe, taka rozmowa również dla mnie jest przyjemnością, bo panując nad swoim ego, które, wiesz, zawsze chcę postawić na swoim, to odczuwam taką satysfakcję z przejęcia kontroli nad tymi naszymi pierwotnymi odruchami. I zyskuję także w oczach klienta, jako ta osoba, która warta jest polecenia jego znajomym. Dale Carnegie podpowiada, aby w każdą rozmowę wpleść 4 poniższe punkty. 1. Powiedz, że rozmowa była przyjemnością i sporo się dowiedziałeś. 2. Wyraź ubolewanie, że nie posiadasz takiej wiedzy, ale chciałbyś ją mieć. 3. Powiedz, że pragniesz doświadczyć tego, co twój rozmówca, a nawet tego zazdrościsz. I 4. Wyraź gotowość i chęć ponownego spotkania. I gwarantuję ci, że jeśli będziesz uważnie słuchał i dopilnujesz tych punktów, to 99% ludzi zrobi to, o co prosisz. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Wiesz, ludzie najczęściej potrzebują się po prostu wygadać. Każdy ma jakiś problem, który leży gdzieś na sercu i po prostu potrzebuje odpowiedniej osoby, która go wysłucha. I pokusa przerywania komuś w pół zdania pod naporem własnych myśli, ona jest trudna do wyeliminowania. Bo jakże często jest tak, że kiedy ktoś dochodzi do puenty swojej wypowiedzi, my już przebieramy z nóżki na nóżkę, nie mogąc się doczekać wyplucia z siebie tej wstrzymywanej myśli. Tylko że to w tych momentach tracimy w oczach rozmówcy, kiedy poczuje on, że nie pozwoliliśmy mu dotrzeć do końca wypowiedzi, często długiej, tworzonej w jakimś tam intelektualnym bólu. Zdarzają się także sytuacje, kiedy rozmówca pomiesza fakty i sens swojej wypowiedzi, a my zamiast pomóc mu wyjść z twarzą, w jakiś sposób ośmieszamy go przed innymi śmiechem czy jakąś mimiką. I w ten sposób możemy kogoś zrazić do siebie na całe życie, bo nic nie boli tak bardzo jak publiczne poniżenie. Dlatego zobacz, jeśli jesteś świadkiem takiej sytuacji, to weź w obronę osobę poniżaną. Pomóż jej być dobrze zrozumianym i spróbuj rozładować to całe napięcie. Będziesz jak taki strażak ratujący ją z pożaru i zyskasz u niej względy, być może na całe życie. Teraz kilka słów o entuzjazmie, bo większość ludzi woli przebywać w towarzystwie pozytywnych osób niż takich mruków i malkontentów, co wydaje się być zrozumiałe. Lubimy, kiedy inni zarażają nas dobrą energią. Lubimy takie otwarte, entuzjastyczne nastawienie do życia. I entuzjazm jest taką postawą, dzięki której przyciągamy do siebie ludzi. I nie mam tu na myśli, wiesz, pajacowania w stylu zawsze i wszędzie możesz wszystko i powtarzaniu tych wszystkich takich pseudorozwojowych farmazonów. Entuzjazm jest dla mnie pokazem pełnego zaangażowania w dany projekt, czy jakieś działanie, czy daną relację. Jest manifestacją chęci, możliwości i determinacji. Jest pokazem takiego szczerego zainteresowania. Jeśli witasz kogoś z entuzjazmem, to znaczy, że cieszysz się na jego widok. I dysponujemy potężnym narzędziem do wyrażania entuzjazmu i jest nim nasz uśmiech. Ludzie, którzy szczerze się uśmiechają, zwykle osiągają więcej. I uśmiechając się, podświadomie wpływamy na osobę, którą tym uśmiechem obdarowujemy. I uśmiechem buduje się zaufanie i sympatię. Dlatego we wszystkich reklamach najczęściej mamy ludzi uśmiechniętych. Bo uśmiech rozładowuje negatywne emocje i różne krępujące sytuacje. Szczery uśmiech to komunikat dla innych ludzi, że zauważyłem go i mam dobre intencje.
to fundament, na którym można zbudować prawdziwą relację. Gdzieś w internetach spotkałem takie fajne porównanie. Twój uśmiech to twoje logo. Twoja osobowość to twoja wizytówka. Natomiast to, jak ludzie czują się po spotkaniu z tobą, to twoja marka. Zatem wszystko sprowadza się do tego, czy zrobiłeś dobre pierwsze wrażenie i czy dowiozłeś to uczucie do końca. I to być może najważniejsza lekcja z tego filmu. To, jakie zostawiasz po sobie wrażenie, decyduje o tym, co inny człowiek jest gotów dla ciebie zrobić. Jeśli sprawisz, że poczuje się ważny, jeśli będziesz mówił więcej o nim niż o sobie, jeśli on będzie się dobrze czuł w twoim towarzystwie, to spełni twoją prośbę, bo po prostu sobie na to zasłużyłeś. W ramach podsumowania, 5 przesłań tego odcinka wartych zapamiętania. 1. Jedną z najpotężniejszych potrzeb dzisiejszych czasów jest potrzeba uznania. 2. Doceniając innych i dbając o to, by poczuli się ważni, sprawiasz, że będą chcieli ci się odwdzięczyć. 3. Skup się bardziej na twoich rozmówcach niż na sobie. Pokaż, że rozumiesz ich motywy, szanujesz ich wybory i jesteś pełen podziwu dla ich osiągnięć. 4. Witaj ludzi z uśmiechem i entuzjazmem. Przekazując im pozytywną energię, podświadomie przyciągasz ich do siebie. I 5. Spraw, aby ludzie czuli się swobodnie w twoim towarzystwie, a będą skłonni spełnić więcej twoich próśb. To tyle na dzisiaj. Myślę, że to był dość długi, ale ciekawy odcinek. Pamiętaj o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. I co? Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.